3 grudnia. Witam Państwa i zapraszamy na wydarzenia telewizji Łańcuch, w których dziś powiemy m.in. o tegorocznych obchodach Święta Niepodległości, przebiegu Grand Prix w akrobatyce sportowej oraz zwycięstwie zespołu Gracja podczas Mistrzostw Europy i Pucharu Świata IDO Show Dance. 11 listopada mieszkańcy Łańcucha świętowali 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste obchody połączone zostały z odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci ofiar zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęły się w kościele farnym mszą świętą odprawioną przez księdza prałata Tadeusza Kocura w intencji poległych w obronie ojczyzny. Uczestniczyły w niej wdowy tragicznie zmarłych, marszałka województwa podkarpackiego Leszka Deptuły, pani Joanna Krasowska-Deptuła oraz posła Stanisława Zająca, pani senator Alicja Zając z córką Agnieszką. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, delegacji szkół, instytucji i stowarzyszeń oraz innych mieszkańców miasta. Po mszy świętej krótki program artystyczny zaprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2, po czym na placu przy kościele farnym nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy smoleńskiej upamiętniającej 96 osób zmarłych w katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Joanna Krasowska-Deptuła, Alicja Zając z córką, poseł na Sejm Kazimierz Gołojuch oraz Andrzej Markowski, główny inicjator powstania tablicy. Po poświęceniu przez księdza prałata Tadeusza Kocura i odczytaniu aktu reakcyjnego, regionalista Paweł Fangor przybliżył symbolikę i historię powstania pamiątkowej płyty. Okolicznościowe przemówienia wygłosiły żony zmarłych w katastrofie oraz Kazimierz Gołojuch, który odczytał list posła Jarosława Kaczyńskiego skierowany do inicjatorów oraz wszystkich przybyłych. Następnie delegacje złożyły wiązanki pod tablicą smoleńską. Dzisiaj we wszystkich kościołach w Polsce odbywają się modlitwy w intencji ojczyzny i tych wszystkich, którzy dla niej pracowali i dla niej zginęli. Ojczyzna to solidarność w doli i niedoli. To historyczna pamięć. Ta pamięć historyczna sprawiła, że na pokładzie samolotu w drodze do Katynia znalazło się 96 osób. Pan prezydent Lech, pan prezydent Ryszard, pani prezydentowa Maria i nasi bliscy pasażerowie. W wielu miejscach na świecie i w wielu miejscach w Polsce, miastach i wioskach znajdują się różne formy upamiętniające ten tragiczny dzień 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy wiele się zmieniło w naszym życiu i wiele zmieniło się w Polsce. Te modlitwy, które od tego czasu zanosimy przez 31 miesięcy, kiedy wspominamy naszych zmarłych każdego 10 miesiąca i również w innych dniach, tak jak dzisiaj, pomagają nam trwać w tej drodze do prawdy. Jestem wdzięczna za inicjatywę, aby pamięć o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, przetrwała dla potomnych w tak piękny sposób i w tak pięknych okolicznościach Dnia Święta Narodowego. Pamięć może być krucha i ulotna. Pamięć może być też trwała i wieczna. Jestem przekonana, że w pamięci mieszkańców miasta Łańcut i regionu łańcuckiego ci wszyscy, którym ta odsłonięta przed chwilą tablica jest poświęcona, będą żyli wiecznie. Finalną częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości było złożenie kwiatów pod pomnikiem niepodległości w rynku miasta oraz przy kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego i przy zbiorowej mogile żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu komunalnym w Łańcucie. Imprezą towarzyszącą tegorocznym obchodom odzyskania niepodległości był zorganizowany dzień wcześniej koncert zespołów z Ukrainy. Wydarzenie miało miejsce na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił zespół z Doniecka Switanok, zespół bandurzystek Anneczka z Kijowa, pianiści profesor Irina Nowik-Kretowa oraz Andrzej Gryszczenko, a także wokalistka Krystyna Sewerina oraz grupa taneczna Barwinok z Doniecka.
Dynamiczne tańce ludowe, kolorowe stroje, ukraińskie pieśni spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem widowni. Koncert został zorganizowany dzięki współpracy Miejskiego Domu Kultury oraz Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Galicja we Lwowie, na którego czele stoi kierownik artystyczny Jarosław Bytkaluk. Zbliżające się Święto Niepodległości to okazja dla wszystkich szkół i przedszkoli do organizacji Akademii i Obchodów. Ekipa telewizji Łańcut postanowiła sprawdzić, jak przebiegają uroczystości u najmłodszych i udała się z wizytą do jednego z łańcuckich przedszkoli. Akademia w przedszkolu miejskim nr 5, mieszczącym się przy ulicy Henryka Sienkiewicza, przygotowała grupa sześciolatków wraz z opiekunkami. Po ciepłym powitaniu wszystkich zgromadzonych przez dyrektor przedszkola Marię Burek, maluchy ubrane w stroje rzeszowskie przedstawiły bogaty program artystyczny. Wśród gości spoza przedszkola w Akademii wzięli udział burmistrz miasta Stanisław Gwizdek, radny miasta Łańcuta Tadeusz Dubiel oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po wspólnie odśpiewanym hymnie państwowym widzowie obejrzeli występy grupy sześciolatków, wśród których nie zabrakło recytacji wierszy patriotycznych i nawiązań do historii Polski. Na pewno tutaj panie z wami dużo rozmawiają na ten temat. Czym dla was jest Polska? Co to jest Polska w ogóle? Nasz kraj. Nasz kraj. W nim mieszkamy, prawda? Tak. A co jest stolicą naszego kraju? Warszawa. No to już świetnie to znacie. No i powiedzcie nam w ogóle, co to jest za święto. Co to znaczy, że odzyskaliśmy niepodległość? To jest trudna sprawa, prawda, żeby to wytłumaczyć. Że mamy już wygraliśmy znów Polskę. Że wygraliśmy i mamy wolność. Mamy wolność, sami sobie możemy ustanawiać prawo, sami sobie możemy rządzić. Jesteśmy wolnym krajem, niepodległym krajem, prawda? Tak. I to jest święto radosne czy smutne? Radosne. Wszyscy się cieszymy i dzisiaj widzieliśmy, jak bardzo fajnie tańczyliście, śpiewaliście. Długo się przygotowywaliście do tego? Tak. Bardzo długo. Ile czasu? Dwa miesiące. Ja to miałam powiedzieć. Dzieci uwielbiają takie tematy, ale rokrocznie obchodzimy to święto, ale co roku o innej tematyce. Na przykład w tym roku były tańce rzeszowskie, czyli wszystko, co jest naszemu sercu najbliższe. Miasto Łańcut znamy, na początku śpiewali, że na łańcuckim rynku grają na bębenku, potem całą wiązankę rzeszowską. Oczywiście znają też ojczyznę, znają naszą stolicę, jakie rzeki przepływają. Kraków, Toruń, to już dla dzieci to nie jest nowością. W ubiegłym roku dzieci też również przedstawiały program z okazji Święta Niepodległości, ale na nutę wojenną. Miały stroje wojskowe i menaszki, ogniska. Także no, co roku chcemy tym dzieciom coś innego pokazać, żeby zapamiętały, bo one chodzą 3-4 lata do przedszkola, tak żeby co roku czegoś innego się nauczyły o tej Polsce, o naszej ojczyźnie i żeby ją kochały, miłowały. No bo wiadomo, jak my nauczymy, wszczepimy od małego tą miłość do ojczyzny, no to takich będziemy mieć potem Polaków. Powody do dumy mają tancerki łańcuckiego zespołu tańca współczesnego Gracja. Odbywające się w dniach od 25 do 28 października Mistrzostwa Europy i Puchar Świata IDO Show Dance na Węgrzech przyniosły zespołowi pierwsze miejsce w Pucharze Świata. Serdecznie gratulujemy. Dla każdego tancerza każdy wyjazd jest inny i za każdym razem każdy tancerz chce stać na podium i mieć miejsce pierwsze, drugie lub trzecie. Z pokorą do tego czasu przyjmowaliśmy wszystkie, no ale to było najważniejsze. Dlatego, że miałyśmy w Mistrzostwach Świata już 8., 7., 6., 5. i tak co roku, coraz wyżej, a teraz w Peczu na Węgrzech zdobyłyśmy Puchar Świata. Nagrywałam to wszystko, wydawało mi się, że to nagrywam zupełnie inny zespół, że to nie jest mój, że to nie jest możliwe, że Mazurek Dąbrowskiego zagra dla nas. Jak się okazało, że już odczytali trzecie, drugie, no to wiadomym było, że pierwsze będziemy mieć my. Radość niesamowita, kibicujący rodzice, małe dzieci, które w ogóle nie rozumiały jeszcze, że to pierwsze miejsce. No i puchary, pierwszy raz ten Puchar Świata i medale, które dostały na szyję. No radość przeogromna, no cóż mogę powiedzieć, warto przeżyć taki jeden dzień w swoim życiu, naprawdę warto. W Pecz na Węgrzech rywalizowały ze sobą kilkadziesiąt najlepszych europejskich zespołów tanecznych. Ogromna konkurencja nie przeszkodziła jednak Gracji, kierowanej przez Bogusławę Bieniarz, wybić się ze swoim układem Wieczna Gra i uzyskać najwyższe noty. To jest choreografia, w której tańczy 36 dzieci.
Połowa z nich to białe szachy, połowa z nich czarne i między nimi takie małe, żółte życie, które daje jakąś tam nadzieję na przyszłość. Jest walka pomiędzy nimi, wiadomo, jak to w życiu, dobra i zła, aniołów i demonów, jak sobie to już widz zinterpretuje. Jednak życie małe, kruche jest jedno i kończy się, wydaje mi się, że remisem, dlatego że znudzone życie, patrząc na białą stronę i czarną stronę, rozwala na końcu wszystkie szachy, które spadają w dół i po prostu grę zaczynamy od początku. Gracja, zespół tańca współczesnego od lat 90. działający przy powiatowym zespole ognisk pracy pozaszkolnej w Łańcucie, przez cały okres istnienia zajmował wysokie miejsce w konkursach tak krajowych, jak i światowych, jednak nigdy dotychczas nie udało mu się zająć tak wysokiej pozycji. Kolejna okazja do zwycięstw przed Gracją już na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku. Tym razem zespół bierze udział w Mistrzostwach Świata IDO Show Dance w Niemczech. W Łańcucie po raz drugi odbyło się Grand Prix Polski imienia Stanisława Geronia w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce. Ta prestiżowa i niezwykle widowiskowa impreza, połączona z jubileuszem 60-lecia akrobatyki sportowej w Polsce, przyciągnęła rzesze fanów tej dyscypliny. Zawody akrobatyczne odbywały się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach 10 i 11 listopada. Ceremonię otwarcia Grand Prix poprowadził prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej Tadeusz Kaplita, a jej przebieg swoją obecnością uświetnili m.in. prezes Podkarpackiej Federacji Sportu Kazimierz Greń, a także prezes Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej Urszula Wojtkowiak. Wyjątkowym gościem Grand Prix był Rafał Wilk, były żużlowiec Stali Rzeszów, dwukrotny mistrz paraolimpijski w kolarstwie szosowym. Podczas otwarcia program artystyczny przedstawił także zespół taneczny Kornele z Rzeszowa. W dwudniowych zawodach uczestniczyła rekordowa liczba ponad 450 uczestników, najlepszych akrobatów z 6 państw: Belgii, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Polski. Imprezę patronatem objął marszałek województwa podkarpackiego oraz burmistrz miasta Łańcuta. Drugie od dnia zawodów miały miejsce finały oraz dekoracje zwycięzców. Akrobatyka to niezwykle piękna i widowiskowa dyscyplina sportu. Wzrost zainteresowania tym rodzajem aktywności, jaki nastąpił po ubiegłorocznych zawodach, zaowocował utworzeniem pierwszej w Łańcucie grupy dziewcząt ćwiczących akrobatykę sportową. Pod okiem instruktorki Elizy Kaplity-Wójcik dziewczynki przygotowują się do przyszłorocznych zawodów. 10 listopada w budynku dawnego kasyna urzędniczego w Łańcucie odbyła się konferencja popularno-naukowa zatytułowana Generał Stanisław Maczek i jego żołnierze. Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania miesiąca października, który uchwałą Senatu ustanowiony został miesiącem pamięci generała Stanisława Maczka. Konferencja zorganizowana przez Muzeum Zamek w Łańcucie, koło 10 Pułku Strzelców Konnych oraz Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zgromadziła wielu pasjonatów tematu oraz znakomitych i zasłużonych dla kraju gości. Wśród nich znaleźli się m.in. europoseł, były prezydent Rzeszowa Mieczysław Janowski oraz przedstawiciel koła 10 Pułku Strzelców Konnych Leon Jóźwiak. Odczytany został także list marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdana Borusewicza, który objął swoim patronatem konferencję w Łańcucie. Zebranie poprowadził wybitny znawca dziejów generała Stanisława Maczka oraz jego żołnierzy, dr Jerzy Majka, autor jednego z przedstawionych w trakcie konferencji referatów. Podczas spotkania można było obejrzeć fragmenty komiksu powstającego z inicjatywy rzeszowskiego oddziału IPN, zatytułowanego Wrzesień pułkownika Maczka. Publikacja autorstwa Sławomira Zajączkowskiego i Macieja Mazura będzie opowiadała o walkach dowodzonej przez generała motorowej 10. Brygady Kawalerii we wrześniu 1939 roku na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa i Łańcuta. Spotkanie uatrakcyjniła obecność grupy rekonstrukcyjnej, umundurowanej i uzbrojonej zgodnie z wyposażeniem polskich sił zbrojnych na zachodzie, a także zaparkowany przed wejściem do kasyna urzędniczego Jeep, jakiego używali żołnierze 1. Dywizji Pancernej. W środę 14 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyły się rejonowe eliminacje 22. Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej pod hasłem Poetyckie Boże Uniesienia. Powiat jarosławski, przemyski i łańcucki reprezentowały 17 uczniów szkół średnich, którzy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach – poezji śpiewanej, recytacji oraz monodramu. W składzie jury zasiedli Krzysztof Jedliński jako przewodniczący, Irena Łobos z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Wioletta Czapka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz siostra Gracjana Podwyszyńska reprezentująca Kościół Farny w Łańcucie. Palmę pierwszeństwa w konkursie wiedli uczestnicy z Lubaczowa i Jarosławia. Finał konkursu odbędzie się już 14 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Wyłonieni w nim laureaci udadzą się do Częstochowy, gdzie wezmą udział w ogólnopolskim konkursie poezji religijnej Sakrum w Literaturze.
Zuchy i harcerze brali udział w chówcowym konkursie recytatorskim zorganizowanym 15 listopada przez Komendę Chówca ZHP Łańcut wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną. Konkurs pod hasłem Strofy o Ojczyźnie stanowił nawiązanie do organizowanych już niejednokrotnie konkursów recytatorskich związanych z tematyką z ojczyzną, organizowanych w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Cele konkursu to m.in. prezentacja i promowanie dorobku artystycznego zuchów i harcerzy, popularyzacja literatury oraz upowszechnianie sztuki recytacji. W konkursie wzięło udział 27 uczestników z całego powiatu ze wszystkich szczebli metodycznych w ZHP, czyli zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Uczestników zgłosiły m.in. gromady i drużyny z Łańcuta, Białobrzeg, Bud Łańcuckich, Husowa czy Handlówki. W jury konkursu zasiedli przewodnicząca harcmistrzyni polonistka Irena Sroczyk, bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Panek, polonistka w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Łańcucie Iwona Skawina oraz komendant chówca ZHP w Łańcucie przewodnik Mirosław Macki. Konkursowe prezentacje rozpoczęły się od zuchów, którzy recytowali po jednym wybranym wierszu. W pozostałych kategoriach uczestnicy prezentowali wiersz oraz prozę. Przy ocenie pod uwagę brany był dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. Duże zaangażowanie i wysoki poziom prezentowanych tekstów postawiły przed oceniającymi trudne zadanie. Laureaci będą reprezentować chówiec Łańcut na konkursach wyższego szczebla. Zwycięzcom gratulujemy. 21 listopada na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się szkolne mistrzostwa powiatu łańcuckiego w pływaniu. W zawodach startowali uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych z Łańcuta, Rakszawy, Albikowej, Wysokiej, Żołyni oraz Soniny. W zawodach uczestniczyło około 120 zawodników i zawodniczek, podzielonych według trzech kategorii wiekowych – uczniów klas 1-3, 4-6 oraz gimnazjum. Na słowa pochwały zasługuje młodzież ze szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum nr 1 w Łańcucie. Dominacja tych szkół była niepodważalna. Gimnazjum nr 1, Adrian Pokrywka, Mateusz Tymin, Martin Szajnar. W której klasie jesteście? My jesteśmy z jednej klasy, trzeciej. Ja jestem z pierwszej. Od kiedy zaczęła się wasza przygoda z pływaniem? Nasza przygoda zaczęła się od czwartej klasy podstawówki. Pan Tomasz Orzechowski nas z tym zapoznał i on nas trenował. Dzięki niemu odnieśliśmy wiele sukcesów, naprawdę. Z podstawówki to wynieśliście. Tak. Z lekcji WF-u, bo zabierali do swojej na basen. Dokładnie. Zrobili nam klasę pływacką i mieliśmy wyjście na basen. Dwa razy w tygodniu. Właściwie dzięki temu pływacie. Tak. Często bierzecie udział w tego typu zawodach? Tak. Tak. Kiedy to kilkanaście razy w półroczu, może tak. I tutaj na mocy, że to się odbywa, czy jeszcze coś wyjeżdżacie poza powiat? Różnie to bywa w sumie. Czasami mamy w Leżajsku, czasami w Głogowie, ale w Łańcucie też często się odbywają. Zależy, jakie te zawody są, bo są Liga Pięciu Miast, są półfinały i są finały. I to już całkiem inny poziom jest. Macie już jakieś poważne zwycięstwa? Myślę, że tak. Raczej jako drużyna, bo sztafetę mamy dosyć mocną. Szóste miejsce w województwie. To jest czołówka, tak. No i mieliśmy jeszcze kilka razy zawody międzynarodowe z Ukraińcami, Słowakami. Z nimi też się warto było mierzyć i też dosyć pokaźne sukcesy tam były. Zawody przeprowadzili Robert Cyburt, Maciej Górski oraz Tomasz Orzechowski. Chciałem przedstawić Klaudię Słotwieńską, naszą gwiazdeczkę, która sobie świetnie radzi, jeżeli chodzi o styl dowolny i styl motylkowy. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pokaże się z dobrej strony na zawodach wojewódzkich. Również mamy tutaj świetną dziewczynę, która się nazywa Sara Tomaszek. Super sobie radzi w stylu klasycznym i życzę im jak najlepiej, dlatego że zawsze miło się ogląda i to bardzo raduje nauczyciela WF-u, jeżeli jego dzieci zwyciężają i dobrze się rozwijają. Twórcą tych sukcesów, tych młodych ludzi, którzy już teraz osiągają dobre rezultaty, jest pan Ignacy, który, jak to mówią, całym sercem oddał wszystkie siły i wychował tak znakomitych pływaków. Ten turniej to jest typowa rekreacja. Tutaj spotykamy się, żeby się, jak to się mówi, rywalizować, to po pierwsze, ale po drugie dobrze się bawić. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie.